zadanie dotyczące obliczania z określoną dokładnością natężenia prądu stałego. W zadaniu mamy sytuację, w której z wysokości tutaj L równej 8 1/3, to jest w metrach, odprowadzono przewód elektryczny do jakiegoś tutaj urządzenia i w odległości tutaj 5 metrów, a ten przewód tak tutaj się ukształtował, że jest on taki jak wykres funkcji y równa się 1/3 x kwadrat. Teraz wiemy, że przekrój tego poprzeczny tego przewodu S, chodzi oczywiście tutaj o ten wiodący prąd, no bo jest jeszcze drugi oczywiście zerowy, wynosi 1 mm kwadratowy. No tu jeszcze powtórzę, tutaj tą wielkość L równa się 8 1/3 metra. No, może to oznaczę jakoś tutaj, niech to będzie odległość K równe 5 metrów, więc K równe 5 metrów. No ta funkcja Y to jest równa 1/3 X kwadrat. I teraz wiemy, że prąd płynący przez ten przewód jest tutaj zasilany napięciem U równym 20 V. Sama rezystywność przewodu, bo to jest przewód miedziany, Rho, napiszę CU, wynosi 1,72 razy 10 do minus 8, a to jest w ohmometrach. No i teraz się nas pytają w zadaniu, przy tych uwarunkowaniach, jakie jest natężenie prądu, które płynie przez ten przewód, i trzeba tą wartość podać z dokładnością do 1/100 miliampera. No, zakładając, że te pozostałe wartości są całkowicie dokładne. Mamy tutaj dać odpowiedź do naszego zadania. No to musimy posłużyć się tutaj wzorem idące prawem Ohma. Przy czym pytają nas w zadaniu o tą wielkość. Wiemy w danych w zadaniu, ile wynosi ta wielkość, natomiast, czyli napięcie, natomiast nie znamy oporu.
rezystans. A wzór ten na rezystancję, taki ogólny, przedstawia się następująco. S, gdzie ρ to oznacza rezystywność miedzi, L długość przewodu, S przekrój poprzeczny. No i znowuż tutaj tą wielkość mamy podaną w zadaniu. Tą również. No, natomiast nie mamy tej długości L. Przy czym to jest taki wzór ogólny i żeby nam się to nie myliło z tą wielkością L podaną w zadaniu, no to jeszcze tutaj dam taki indeks LP, czyli L długość przewodu, a nie wysokość, od której on został odprowadzony. No i teraz musimy właśnie tą wielkość obliczyć. Ale co to jest tutaj? Spójrzmy na nasze zadanie, na ten rysunek. Ta wielkość, to LP, to jest długość tutaj tego łuku. Czyli musimy obliczyć tą długość, traktując ten przewód tutaj, że on jest zawieszony zgodnie geometrycznie rzecz biorąc tutaj z tą funkcją i obliczymy jako całkę oznaczoną, gdzie tutaj ta górna granica całkowania to będzie w tym miejscu, a dolna w tym, czyli można na tym samym rysunku taki układ współrzędny tutaj narysować. No, powiedzmy, niech to będzie w ten sposób. I tutaj ta wartość, przyjmując tutaj jako te jednostki, również te metry, jest 5, więc od 0 do 5 obliczymy tą długość tego łuku, licząc tą wartość jako całkę oznaczoną od 5 do 0. No i tak tutaj mamy L przewodu. To jest taki ogólny wzór na długość łuku. Tutaj na początku występuje 1 plus i tutaj funkcja, następnie jej pochodzą trzeba będzie tutaj obliczyć, ale naszą funkcją to jest 1/3 x kwadrat. O, i teraz obliczamy jej pochodną, następnie całą tą wartość podnosimy do kwadratu. I to jest wzór na długość tego łuku od 0 do 5 w takich granicach tutaj całkowania. No i tutaj dalej mamy zwykłe już przekształcenia. Jako że tutaj jest pochodna, więc to trzeba w postaci pochodnej przedstawić, czyli mamy 1 plus 4 dziewiąte x kwadrat dx równa się. Więc tutaj mamy 4 dziewiąte wyłączamy przed nawias, może zresztą tutaj to zapiszę, więc 4 dziewiąte to mamy 9/4 plus x kwadrat dx, a to się równa, korzystając z wzoru na
całki stowarzyszone, bo tutaj no jest taki dość uciążliwy sposób, kiedy mamy sumę kwadratu. No ale tutaj może to tak oddzielnie dla przypomnienia, że jeżeli mamy n, to jest jakaś stała po prostu, plus x kwadrat, no to taka wartość to się równa 1 druga x i tutaj mamy całą tą wartość, czyli n plus x kwadrat, no i tutaj mamy 1 drugą n i logarytm naturalny z x plus znowu ta wartość n plus x kwadrat, no i na końcu jak zawsze stałące. I teraz chodzi o to, że tutaj ta wartość będzie tutaj podstawiona pod ten wzór na obliczanie całek stowarzyszonych. No to 4 dziewiąte tutaj wyłączę przed znak pierwiastka, a następnie przed znak całki. No ale to jest tutaj oczywiste, więc w dalszym ciągu tutaj otrzymujemy teraz więc to się równa od 0 do 5 tutaj 2/3 no i pod pierwiastkiem mamy 9/4 plus x kwadrat dx równa się. No i teraz właśnie tą tutaj wartość odpowiednio będę uwzględniał do tego wzoru na całki stowarzyszone i w związku z tym otrzymujemy 2/3, 1/2 x, 9/4 plus x kwadrat plus 9/8 logarytm naturalny z x plus, a tu cały czas ta sama wartość, 9/4 plus x do kwadratu, no i tu to są granice całkowania górna, no i tutaj u nas dolna. No i teraz podstawiamy te górne i górną i dolną granicę całkowania, czyli tu wszędzie za x 5 podstawiam, 2/3, no to w ogóle będzie w ten sposób, czyli tu jest 1/2 razy tutaj to 5, no można od razu było napisać, chociaż tutaj wynik z tego działania to jest 109/4. No tu niekonieczna kropka, no może być, ale niekonieczna, plus 9/8, tutaj ta wartość logarytm naturalny, no i tutaj znowuż mamy tą piątkę, więc tutaj za x 5 plus, no i tą wartość tak jak tutaj obliczyłem, więc od razu napiszę 109/4. Tu jest, no tu takie te nawiasy okrągłe niekonieczne, ale to żeby to tak bardziej obrazowo było, bo teraz minus minus do tego wzoru, bo tu gdzie jest wszędzie występują te zmienne x, podstawiam dolną granicę całkowania, to 0. No ale tu jest 0, bo w tym miejscu występuje ta zmienna, więc cała ta wartość też jest równa 0, bo jeżeli chociaż jeden czynnik jest 0, to iloczyn też jest 0. Więc teraz tylko tutaj co otrzymamy? Na pewno 9/8 logarytm naturalny. I teraz tak, tu jest 0, no więc nie ma nic i x
jak jest 0 do kwadratu, też 0, więc otrzymujemy logarytm naturalny i pierwiastek 9 czwartych, no czyli 3 drugie. Można jeszcze tutaj chociażby to było napisać, więc równa się 2 trzecie i tutaj pięć drugich, pierwiastek 109 czwartych, to przepisuję, plus 9 ósmych, logarytm naturalny 5 plus, na razie jeszcze to tak napisałem, i jeszcze mamy tutaj minus, no to właśnie tą tutaj wartość, gdzie dolną granicę całkowania liczyliśmy, więc logarytm naturalny z 3, tutaj 3 drugich, 3 drugich, no tutaj można było nawet nawiasy nie kwadratowe, a okrągłe, bo to jest 2 trzecie w odniesieniu do całości. I równa się. No i teraz podstawić te wartości. No, korzystając po prostu z kalkulatora, to otrzymamy, że 2 trzecie. No i tutaj mamy 13 i taką wartość plus taką minus 0,4565. No i jeszcze przy przemnożeniu, no to otrzymujemy przy zbliżeniu 10 i 10 taką wartość, potem zobaczymy, ile nam będzie to potrzebne do przybliżenia. I to jest właśnie ta długość, to nasze LP w metrach. No, czyli tutaj wracamy do tego naszego zadania na początku, gdzie właśnie to LP nam było potrzebne, żeby tutaj o tą rezystancję obliczyć. Samo S mamy ciągle w milimetrach kwadratowych, no, to można od razu. Można teraz równa się, to jest w metrach kwadratowych, to jest, o, można tak napisać, 1 razy 10 do minus 6 metra kwadratowego. I tu już mamy wszystkie wartości, więc możemy dalej obliczać tą rezystancję. Rho mamy podane, to jest 1,72 razy 10 do minus 8, to jest w ohmometrach. I teraz właśnie nasze to obliczone razy, to LP. Jeszcze raz spójrzmy na to nasze LP. No co prawda to jest długość, a nie natężenie prądu, ale tam mamy podać to z dokładnością do setnych miliampera, czyli też trzeba będzie tam wielkości, a trochę tutaj odpowiednio potraktować z większą dokładnością, czyli tutaj napiszę, że to jest 10 i to 139 i jeszcze dalsze przybliżenia 2, 6, niech to będzie, że 6. I teraz tutaj mamy powierzchnię poprzeczną 1 razy 10 do minus 6, to metra kwadratowe, a to w metrach. Czyli jaki tu w ogóle mamy wymiar, popatrzmy,
Więc w ohmometrach rezystywność. Tutaj mamy w liczniku metry, na mianowniku pole przekroju poprzecznego w metrach kwadratowych. No więc metry tutaj się upraszczają i pozostają tylko one. Z tego jeszcze tu można uprościć, bo to jest do minus 6, a tu do minus 8, wtedy będzie tutaj do minus 2. A ta wartość R w przybliżeniu wynosi 174,309. Bo tu w przybliżeniu, więc ten sposób. No mogę i tak już napisać. No i teraz popatrzmy. Obliczyliśmy tą wartość, a ona była potrzebna tutaj do tego wzoru, bo ciągle na początku zadania pytają nas o tą wartość. To jest natężenie. Napięcie mamy podane w zadaniu, a R właśnie obliczyliśmy. Czyli to już zbliżamy się do końca tego zadania, czyli samo I równa się. Wiemy z danych w zadaniu, że samo napięcie wynosi 20 V. No a teraz to nasze R, to tu jest podane, czyli to się dalej równa. Czyli tutaj otrzymujemy, o, powiedzmy w przybliżeniu, 114,680,214 A. No i teraz jest taka dość oryginalna, tutaj ciekawa sytuacja, bo sama odpowiedź to do tego zadania, gdyby praktycznie to było możliwe, no to by była taka, że to wartość natężenia prądu wynosi 114,1 w amperach. No albo jeżeli to ma być dokładnością do setnych miliampera, no to jest wtedy 114 miliamperów jest 1000 razy więcej. No i tutaj mamy 21 setnych miliampera. Przy czym tutaj trzeba pamiętać, że przewód elektryczny ma jeszcze taką cechę jak gęstość prądu. I dla miedzi to, gdyby to przeliczyć właśnie tak jak tutaj jest przekrój poprzeczny 1 mm kwadratowy, tutaj ma ten przewód, no to wynosi około 3,1 A. No to J równe 3,1 A. Gdyby akurat w ten sposób oznaczyć gęstość prądu. A tutaj mamy ponad 100 A. No czyli to jest taki już stan zwarcia, czyli urządzenie tutaj by nie mogło pracować, przewód by się przepalił. Potrzebne by były jakieś jeszcze dodatkowe elementy elektryczne. No i taka jest prawidłowa odpowiedź do tego zadania.